Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Trafiliśmy dzisiaj do hodowli kolegi Roberta Zguda, tutaj do Przedmościa. My tutaj, kiedy byliśmy pierwszy raz, chyba to było 2 czy 2,5 roku temu, byliśmy tutaj wspólnie z Manfredem Bulą, z Jocher Wotzem. Jocher Wotz przyjechał osobiście zobaczyć, jakie tutaj gołębie w rozpłodzie są, między innymi u Roberta. Tam było dużo gołębi właśnie Herwotza. Tutaj mamy rodowody po tej stronie akurat od tych gołębi. I wtedy prezentowaliśmy takie nabytki, które kolega Robert tutaj do swojej hodowli wprowadzał. Było to gołębie pochodzące z czołowych europejskich hodowli. Tak jak mówię, było to 2,5 roku temu, choć kolega też nie właśnie wtedy chyba tak można powiedzieć zaczynałeś tak tutaj lotować, tak. Hodować te gołębie, bo wcześniej mówiłeś, jak ty hodowałeś gołębie, to ozdobne. Już kilka razy to przerabiali. Właśnie. Natomiast teraz chcemy zaprezentować te gołębie, które kolega jak już ich ileś tam nabył, sprawdził sobie, niektóre mu się starzeją powiedzmy, bo też nie kupował zawsze to najmłodsze były, ale już kupował też roczniki starsze, tak jak tu będziemy mieli na przykład gołębie z 2010 czy 2011 roku, ale to są gołębie, które możemy bezpośrednio w katalogu Herbotsa na przykład zobaczyć. To są gołębie po prostu takie troszeczkę starsze, można powiedzieć, ale jakie to są gołębie, z jakich linii pochodzą, jakich ras, od jakich hodowców, to ja może oddam głos koledze Robertowi i on już tam teraz sobie dokładnie to o tym wszystkim opowie. Proszę bardzo. To znaczy będziemy mieli do sprzedania cały wachlarz w sumie tych gołębi różnych, od Leo Horemansa poprzez Vandenabele do Herbotsów, Iverkamenów. A także od Henry'ego Vlomansa kilka oryginałów będzie po rodzeństwie Hurricana, po Ezelu, tak więc same te najlepsze linie gołębi. Tych gołębi po prostu jest już tak dużo, że w tym roku nawet 50% tych gołębi nie było poparowanych, dlatego zdecydowałem, że część tych gołębi muszę sprzedać. Ze względu na to, że bez sensu jest, żeby siedziały w gołębniku i nic przez cały sezon nie robiły. Część gołębi też, żeby zainteresować tutaj bardziej tych wszystkich hodowców, to jest pokazanych część gołębi takich naprawdę topowych, między innymi olimpijka, reprezentantka w sumie olimpiady. Na olimpiadę od Herbotsa taka samica Million King, która jest u mnie w gołębniku, ja po niej już mam sporo gołębi. Zobaczmy właśnie na tym rodowodzie z tyłu jest właśnie zdjęcie, powiedzmy, to jest właśnie ten gołąb, to jest z 2011 roku. Dokładnie ta samica, ja już po niej mam trochę gołębi, więc mogę ją odstąpić, też jest już z 2011 roku, w związku z czym musi ustąpić miejsca młodszym dzieciom swoim. I może tutaj pójść dalej do hodowców, do hodowli. Myślę, że ktoś z tego na pewno będzie bardzo zadowolony. Kolejny taki gołąb, na którego warto zwrócić uwagę, to jest matka olimpijki, którą udało się kupić od Herbotsów. I zarówno jest to córka Kimiego, również Herbotsów, bardzo dobrego gołębia. I matka olimpijki, matka Els, taka samica Elis. Dokładnie to jest dokładnie ta samiczka tutaj na dole, która pójdzie też do sprzedania na aukcję tego Krzyśka. Ona jest z 2010 roku, w związku z czym też już trochę młodych po niej jest, niech idzie dalej. Myślę, że ona jest przepiękna, jest ta samica w ręce, pokażemy ją później, tak więc będziemy mogli coś tutaj o niej więcej powiedzieć. Córka Kenzo, podstawowego gołębia rozpłodowego u Herbotsów, jeden z najlepszych gołębi rozpłodowych, jakiego akurat tego teraz jest mam. Filipa, ale córka jest Kenzo, razy córka Filipa, dlatego tutaj jest. Ale to zresztą wszystko załączę do aukcji, będzie widać. Tak więc będzie mógł sobie każdy to dokładnie poobserwować. Garmin razy Brit. Gołębie. A te gołębie, które masz tam, bo słyszymy, nam się tutaj dobijają do pokazania. To może będziemy pokazywać. Właśnie, dwa razy będziemy to. Tutaj kolega zaczął od gołębi Herbotsa. Natomiast tutaj akurat będę wyciągał, bo mam klatkami niepoławane, będę wyciągał i będę mówił o kolejnych gołębiach. Ale powiedzmy właśnie jeszcze, bo taki masz i Vandenabele, takie gołębie starsze, dokładnie. To jest m.in. chyba syn Wittenbuika, czy wnuk, tak? Wnuk do Wittenbuika, wnuk do Blixena. Masz Patryka Boxa, syna, córkę Sagana. Tak jest. Masz, nie, córkę Fruma chyba i Sagana, syna, coś tak takiego. Tak jest, Imbreda Hurricana, po synu Hurricana. Dwoje dzieci takiego gołębia Bert, który jest pierwszym narodowym lotnikiem w Belgii, pełnego brata gołębia Victor od Savage Duran, pełną siostrę gołębia, który wygrał lot narodowy na 12 tysięcy gołębi. Co my tutaj jeszcze mamy? Od Marcina Pacho będą gołębie z tych jego olimpijczyków, połączony olimpijczyk na olimpijczyka, tego od Jana Puto. Więc trochę tych gołębi będzie werkameny, oryginały, między innymi pełna siostra gołębia Lotus. Ona w tym roku nie była sparowana, bo już niestety nie było dla niej miejsca. No i fajne będą Leo Horemansy, ale to za chwilę o tym powiemy. Teraz jakiego masz gołębia? Teraz mamy syna Jasona od Gabiego Vandenabele z 2011 roku. No piękny gołąb w ręce, piękne oko, bardzo ładny, mocny, silny. On ma numer, jeszcze już, pokażmy jaki on ma 307-0226. Tak, bardzo fajny. Samiec. Samczyk.
Pierwszy gołąbek. 2011 rok. Te gołębie są oczywiście płodne wszystkie. No wiadomo, że jak ktoś kupi, to musi się wyliczyć, że na początku może być taki troszeczkę ciężej, czy sami, czy samica. Te starsze gołębie, kiedy się przenosi, to one mają tendencję, że nie chcą tak od razu mieć tych młodych. Tutaj mamy gołębia, który jest synem Doniko. Od herbosów, czyli typowy sprinter, pierwszy narodowy gołąb. Pierwszy narodowy lotnik. Z 2014 roku, a numer tego gołębia jeszcze pokażmy. Numer gołębia 2343, 424. Co więcej o tym gołębiu trzeba powiedzieć. Ten gołąb u mnie dał już super lotnika. Dał takiego samczyka, który był u mnie w ubiegłym roku jako roczniak w kategorii A trzecim gołębiem. Miał pierwszy, drugi i dziesiąty konkurs i to jest dokładnie po tym samczyku. On też tutaj pójdzie do sprzedania. Syn Niko, bardzo fajny gołąb też. Zresztą te gołębie, które tutaj będziemy prezentować na filmie, one wszystkie są takie dość w ręce. To powiedzmy, kolega brał tutaj, jak nabywał, to były też, że tak powiem, perełki, bo tutaj długo trwało zgromadzenie takiej kolekcji. Tak jest. Tutaj to, co Krzysztof powiedział wcześniej, będziemy mieli 649, końcówka. Bezpośredniego syna gołębia Frum. Po tym gołębiu w tamtym roku na młode był bardzo dobry gołąb. Drugi... To jest, ja ci przerwę, to jest gołąb od Renego Ikensa. Dokładnie. Jak myśmy oglądali filmy kiedyś wspólnie z Marcinem, z Manfredem Bulą, byliśmy tam u Renego Ikensa i on nam właśnie pokazywał takiego malutkiego. My wtedy przywieźliśmy takiego jednego do Polski, a tamten poszedł chyba do Zbyszka Oleksiaka, natomiast ten tutaj jest u kolegi Roberta właśnie. Tak jest. Czyli od Renego Ikensa to był hodowca, który się specjalizuje w krótkim, chyba średnim dystansie. Dokładnie. Z tego co pamiętam tam w Belgii. Bardzo dużo tam pierwszych konkursów i akurat ten gołąbek też pójdzie tutaj do sprzedania. To jest syn tego Fruma, też bardzo fajny, taki dłuższy gołąb, ale mocny, silny. Tutaj jak już jesteśmy przy takiego typu rodowodach, to mamy takiego właśnie ciekawego, to jest córka Sagana od Patryka Boksa. A to ja jeszcze pokażemy, nie? Pokażemy właśnie, a to jest bardzo fajny gołąb też. No te gołębie z Sagana, z tego krótkiego dystansu, to u mnie rewelacyjnie lecą w tamtym roku, ale coś tutaj też muszę odstąpić, bo naprawdę jest tego za dużo. W tamtym roku po pełnym bracie Sagana był pierwszy lotnik oddziału, no fenomenalnie ten gołąb leciał, w tym roku go straciłem na wywózkach, bo nie zauważyłem, że coś mu dolega i po prostu wywiozłem go razem ze wszystkimi, załadowałem. Teraz jest gołąb 426 309 424. To jest gołąb... Samiec oczywiście. To jest samczyk, to jest samiec, po którym bardzo... To jest imbryd gołębia Deleuch. Może rodowodów nie będziemy... Może nie będziemy rodowodu szukać, możemy, nie znaleźć, zakop, możemy dokładnie. Jakiego hodowli? To jest gołąbek, to jest imbryd gołębia Deleuch od... Marcela Woltersa, na oryginalnym rodowodzie Marcela Woltersa. I tutaj po tym gołębiu też była świetna samica. Ta samica, taka samiczka 2350, ona bardzo dobrze latała. Niestety w tym roku jako dwuletnią samicę zgubiłem ją na maratonie. Niepotrzebnie została włożona i tak to się wydarzyło, że została zgubiona. Już jak potrzebowa było, to znaleźliśmy rodowód, zobacz. Znaleźliśmy rodowód? Tak, właśnie. Dokładnie. Córka lew razy wnuk lew. Nie wiem, czy tam wszyscy wiedzą, ale ten lew to jest bardzo bliskie pokrewieństwo z tym lwem. To jest podstawowego gołębia u werkamenów, czyli elektro, tak? Mhm. Tu jest świetny gołąb. Bardzo ładny gołąb w budowie. Nie, to jest samczyk. Co prawda wygląda jak samiczka, to jest samczyk. Rewelacyjny jaki gołąb. Numer? 580. To jest numer na rodowodzie Kroger Schumacher i to jest ten imbryd Hurikana. Syn Hurikana razy i na dole imbryd Hurikana z połączenia syn razy córka Hurikana. No gołąb fenomenalnie leży w ręce, piękne oko. No super gołąb. Ja go kupiłem w ubiegłym roku, udało mi się z niego w tym roku wyciągnąć 4 chyba młode gołębie, które poszły już do ciebie na aukcję. Ale dopiero został sparowany jesienią, nawet nic z niego nie miałem do lotu, więc nic nie potrafiłem. A jest to gołąb z 2016 roku. Ale jest to gołąb. Kroger Schumacher. DV świetny gołąb, naprawdę. 0824 ma taki numer tego RV. I tutaj mamy ciekawego gołębia. Tylko to już jest wiekowo starszy gołąb, bo on oczywiście jest płodny. Jeszcze w tym roku bardzo dobrze po nim leciały gołębie. To jest syn słynnego gołębia Eurostar 802. Tak więc narodowość jest Stellermana, czerwony, świetny gołąb. Po nim w tym roku samica z maratonów rewelacyjnie 2 razy usiadła. Ale też już jest z 2008 roku, więc pójdzie dalej. Już szukamy co? Też tutaj. Dowód będzie. Szukamy go tutaj. Będzie załączony do aukcji. Bardzo ładny gołąb. Tutaj co warto powiedzieć,
bo hodowcy tutaj u nas w kraju tak mniej znają gołębie Hartmuta Villa, taki gołąb 864, podstawowy gołąb rozpłodowy, u niego wywodzi się właśnie z pełnego brata tego 802, więc te gołębie są naprawdę w Niemczech bardzo cenione. Bardzo ładny gołąb też, taki też przedłużony, super. Z którego roku on był? Z 2008. 8. Czyli 10-letni gołąb. Mam też jego siostrę, miała być do sprzedania, ale w tym roku zniosła tylko jedno jajko, w związku z czym ona już nie będzie do sprzedania. Tutaj oryginalny Leo Heremans, 4 jedynki. Po bracie Bolta, wnuk do brata Bolta i Imred Dejana. No, te gołębie z tego Leo Heremansa są bardzo mocne w ręce, bardzo silne skrzydło, wszystko super duże gołębie, mocne. Też fajny gołąb. Z 2015 roku gołąb, 2015. Czyli nie jest stary, tak wcale. Tam chyba jeszcze jego siostra też będzie do sprzedania. Tych Leo Heremansów jest kilka chyba, tak? Tak, kilka Leo Heremansów. 648. To jest gołąbek, dokładnie z 2014 roku, tak widzę, belgijski, tak? To jest tak, gołąb herbotsów. I to jest gołąb, który dał mi samicę taką 25-31 i ona świetnie, on wywodzi się z Belgian Star, ten gołąbek. Jest. On jest Olympic Tarzan razy Belgian Star. Ta Belgian Star to jest też Leo Heremans oryginalny, ona miała 8 razy pierwszy konkurs, lotowana u herbotsów, zakupiona specjalnie do lotów i wrzucona na Olympic Tarzan, który też był świetnym lotnikiem u herbotsów. Wszystkie te dokumenty ja tam załączę, żeby można było popatrzeć. I to jest ojciec, ten gołąbek to jest ojciec mojego drugiego lotnika w kategorii A z ubiegłego roku. Tak więc naprawdę po tym gołębiu świetne gołębie latają. Ale mam też jego dzieci, więc postanowiłem go oddać. No i tutaj według mnie taka trochę perełka, jak dla mnie. Też w ostatniej chwili zdecydowałem się, że... Holenderski widzę. Tak jest, to jest oryginalny Kopman. Tego warto znaleźć rodowód. Właśnie. Tutaj mam. Kopmany tam są. To chyba ten z góry pierwszy. Warto znaleźć rodowód. To jest takiego gołębia Salves i Mirza z Kopmanów. Poczekaj, to jest 13 roku gołąb, czyli 5-letni. Tak. On ma numer 54762. I ten gołąbek jest ojcem mojej najlepszej samicy, jaką mam. Ona za 2 lata ma 3 razy pierwszy konkurs, 6. Na 20 wkładań zrobiła 18 konkursów, z czego tylko 2 poza setką, tak to wszystkie w setce i poniżej, nie? I już jest 3 razy pierwsza. No i rewelacyjnie ten gołąb leci. No i postanowiłem też tego gołąbka sprzedać. Bardzo ładny gołąbek. Widzę od strony ojca, to jest z Kleine Dirk. Golden Dirk, Kleine Dirk, Golden Lady. Dokładnie, to z Liny i Kleine Dirka wszystko, tak? Kaszmir taki nakrapiany, to jest widzimy. Nakrapiany, białe lotko. No super gołąbek, naprawdę super w ręce. Nie jakiś taki duży, średni gołąb, bardzo ładnie leży i taki żywy. Pierwszą część byśmy zawsze podróżowali. Czyli jeden korzyść, tak powiem, obsłużyliśmy. Znaczy wszystkich oczywiście nie pokażemy, bo tego byłoby sporo. Pokażemy tylko takie jakieś niektóre wybrane gołębie, żeby wybrać się z całością. 9954 gołąbek. Holenderski. To widać, jak on leży w ręce, to nawet nie ma... To jest kamen, czy...? Nie, to jest to co trzymasz Kup Hermans, tak. I to jest gołąb, który jest synem jego najlepszej pary rozpłodowej, tej kopel. Wydaje mi się, że tego... Z kanibala jest u góry i z Leo Heremansa też jeszcze widzę. To jest super gołąb, no naprawdę, krótkie... Nie, przepraszam, przepomniałem się. Z Blue Magic. I z Imreda Kanibala. To jest ze złotej pary od Huba Hermansa. Jeszcze będzie jeden do sprzedania, tylko nie pamiętam, czy tam była siostra, czy brat, ale jeszcze jest jeden gołąb. Ten jest samiec akurat. Ten jest samczyk, ale to jest petarda. I samica jest bardzo też Blue Magic. Super. One mają takie same pochodzenie z tego, co tu patrzę w rodowody. Dokładnie, to jest rodzeństwo. To jest właśnie ten drugi? Nie. Nie. A tutaj gołąbek 32-45, to jest gołąbek na polskiej obrączce od kolegi Marcina Pacho. To jest właśnie po tych dwóch olimpijczykach, po tym jego olimpijczyku i po tej olimpijce, którą on kupił. To jest akurat siostra jego, a nie ma tutaj chyba jego rodowodu. Ale też fajnie. Tak, do wszystkich tych gołębi od Marcina Pacho są certyfikaty. I one będą tutaj wystawione 2 bądź 3. To jest z którego roku gołąb? Z 15 roku. No teraz mamy najlepszy okres, żeby się zaopatrzyć w gołębie.
Tutaj świetny gołąb. Wydaje mi się, że ze świetnym rodowodem. To będą dwa takie samczyki do sprzedania. Akurat ten jest numer 246. Z tej linii u kolegi jest najlepsza lotniczka. To jest gołąb po pełnej siostrze Dolce Vita. I jest hodowca Wolfgang Lars Wilberg. Tak jest. Niemiecki. Bardzo, bardzo fajny gołąbek. 2012 roku. I będzie jeszcze jego brat, do sprzedania. I dwa takie gołębie masz? Tak, dwa takie gołębie i dwa bezgłębie. A zostawiasz też sobie jakieś z tej dzieci? Tylko dzieci. Po prostu już młodsze gołębie muszę zostawić, bo żeby nie ten. Ten gołąbek niestety ma złamany palec, ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Do tej pory u mnie bez problemu płodził. To jest też taka gratka trochę dla ludzi. Tak, od herbowców, dla ludzi, którzy lubią. Gołębie dalekodystansowe ze względu na to, że to jest gołąb, który wywodzi się z połączenia dwóch gołębi dalekodystansowych, a dokładnie Barcelona Jan i Barcelona Demi, nie wiem gdzie to jest. Barcelona Jan i Barcelona Demi z dwóch takich gołąbków, jeszcze taki pstrokaty trochę na główce. Fajny też gołąb. Tylko podkreślam złamany pan. ...083 gołąb od Hermocu. To jest gołąb, który został kupiony, tak naprawdę wyrwany z gołębnika rozpłodowego od Hermoców, z taką samicą z Iwana, która bardzo dobrze dawała u nich młode. Ona teraz jest też wystawiona akurat na... Końcówka 083? Tak, tam go chyba nie ma, nie? Nie, to jest 273. Ta samica też została teraz wystawiona, ona jest akurat na... Ona teraz jest akurat na... Pipie wystawione jest 083 i to jest Garmin razy byt, typowe gołębie dalekodystansowe. Ja tam wszystkie te dokumenty załączę. Też fajny gołąbek, to zresztą widać. Super. Gołąb z 2015 roku, tak? On jest, 13, on jest przepraszam, 13. Niemiecki jakiś chyba, tak? Dokładnie, to od Rainera Putmana gołąb. Miałem Finecke 5000. Tak, znaczy to jest po wnuku Finecke 5000 i po synu, córce Olimpiadę 332. Ale po tym gołębiu też były już u mnie bardzo fajne gołębie, tak więc też warto. Tylko on już jest starszy, to jest gołąb z 8 roku, ale też fajny gołąb, dobrze utrzymany. Więc myślę, że z tego gołębia... Ja to ci odłożę, żeby się nie wyliło nam. 564 to jest gołąb 2014 roku. Jest według mnie bardzo fajny, bardzo duży, bardzo mocny, bardzo silny gołąb. To tutaj specjalnie go pokażę. Skrzydło też mocne, silny gołąb. To jest pełny brat gołębia Magnum od Herbotsów. To jest z linii Nacionala One. Czyli szelency. Bomba gołąb, nie? Jest pełny brat. Tutaj tych gołębi szelency to od Herbotsów masz bardzo dużo, prawda? Sobie zostawiasz też troszeczkę ich, tak? Te gołębie są w ogóle całkiem stare, one tam są jeszcze starsze, dlatego postanowiłem, że nie będę ich wypychał, bo to jeszcze nie, będę, problem nie, chcę, nie chcę mieć później problemu. A to mam takiego ciekawego, bo ma takie dębowe upierzenie, takie lekko jest, brązowawe. To jest super gołąb z Ardenów, nie mam tutaj akurat jego rodzaju. A co, kto to jest, czyli to jest Ardenów? Gołąb? Jaki ma numer w ogóle ten gołąb? Ma numer 509, 6509, nie pamiętam. Z którego roku? 2014 czy starszy? Nie, on jest starszy, 2009 rok, ale po nim też już są fajne gołębie, tak więc myślę, że... A nie pamiętasz jakiej hodowli? Nie pamiętam, musiałbym znaleźć do domu. Ale bardzo ładny gołąb, bardzo fajnie trzyma się w ręce, taka też perełka trochę na gołębniku, bo jak chodzi to naprawdę super, super wygląda ten gołąbek. Jeszcze mam. 923 Kupman. Bardzo fajny gołąb. Nie wiem, czy tutaj u nas wszyscy, znaczy dużo ludzi zna, ale część też nie zna gołębie od Alberta Derwy. Taki najsłynniejszy jego gołąb to ta samica Paulin, która już tam dawno nie płodzi, ale po niej wszyscy tutaj praktycznie najlepsi hodowcy w Europie. Paulina tu jest. Dokładnie, wszyscy najlepsi hodowcy w Europie praktycznie mają te gołębie do krzyżówek u siebie i tak samo też zrobił Kopman tego ojca, tego samczyka. Też oczywiście tam miałem w ręce rewelacyjny gołąb z tej Paulin. Dwoje tych dzieci Paulin też poszło wystawionych na pipę teraz ode mnie bezpośrednio, to jest gołębnika.
I on był parowany, ten gołąb, ten Paulins, najlepszą samicą rozpłodową, jaką miał Kopman, to jest ta samica Daydream. Też fajny gołąb. Tutaj jeszcze to były gołębie akurat rozpłodowe, o których mówiłem, jeszcze są dwa gołąbki, o których warto powiedzieć. Bo będzie też wystawionych część gołębi moich, które były wyciągnięte dla mnie przez ubiegłe 2 lata. Te najlepsze gołębie zostawiałem oczywiście dla siebie, bo to wiadomo, że idziemy w stronę taką, żeby tą hodowlę rozwijać w tamtych latach. I te najlepsze gołębie zostawiam, ale też postanowiłem je sprzedać, bo jest tego za dużo. To są gołębie, które były wyhodowane specjalnie dla mnie do obsługi moich lotników. Z celem takim, że lotniki będą parowane z nimi, dzieci tych lotników po prostu zostaną u mnie z tych najlepszych łączeń. To jest na przykład gołąbek, to jest syn Mustanga od Werkamenów. Razy... Widać, tak ciemny taki, to charakterystyczny. Tak, te gołębie z tego Mustanga są właśnie takie charakterystyczne. Z którego roku jest ten, a ten z którego roku? To jest gołąb z tamtego roku, 17. On po prostu u mnie był w tym roku w obsłudze. To jest gołąbek z łączenia właśnie ten syn Mustanga razy córka Iwana. A polski to jest? Na polskim, tak? Tak, bo to jest u mnie. Pokażmy numer, jaki on ma ten? On ma numer 10640. Oczywiście 206 początek, tak? Tak, oczywiście 206. Bardzo fajny gołąb. I drugi gołąb, o którym też chciałem tutaj powiedzieć, jest taki gołąb uchowany dla mnie, którego też odstąpił. Każdy do tej pory, kto przyjeżdżał do mnie i go oglądał, to chciał go kupić. Nie sprzedałem go na tamten czas, ale doszedłem do wniosku, że jeżeli mają te gołębie iść tutaj na aukcję, no to warto byłoby coś takiego też super sprzedać. To jest gołąb, który, on był u mnie lotowany na młode, bardzo dobrze leciał. Zrobił 4 konkursy na 5 wkładań. Później jako roczniak zrobił 3 loty i przed 4. lotem rozbił się, ja mam tutaj na dachu taką iglicę od piorunochronu. I on się rozbił, miał uszkodzoną głowę, ja już go nie lotowałem, był u mnie w obsłudze, miał tutaj rozwaloną głowę, tak więc jeżeli ktoś go dostanie, to też żeby się nie dziwił, że jest taki trochę... Jeszcze jaki numer ma ten gołąb, powiedzmy? Jest taki trochę nie do końca, 2396 i to jest gołąb z takiego parowania syn Rudego razy córka Iwana i jest pełnym bratem do samicy, która u mnie była ta ostatnia z drużyny w kategorii A, taka 25-13 rewelacyjnie mi też ta samica leci. No i to jest jej pełny brat, no i taki mazany, naprawdę bardzo ładny gołąb. Każdy, kto go bierze w ręce, to mówi, że super, super, nie? No to jest sam wszelki... z tej pierwszej części, tak? Tak, no to teraz... Zaraz jeszcze wszelki... przejdziemy do... To film troszeczkę około 20 minut wyszedł, także będzie co oglądać, a mamy jeszcze kilka gołębi do zaprezentowania. Tutaj kolega Robert prezentował takie gołębie, które miał u siebie w rozpłodzie, ale też jak sygnalizował, ma też takie gołębie młode, które nabył, niesprawdzone jeszcze kompletnie i o nich będziemy też za chwilkę między innymi rozmawiać. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.